Halo, halo, kochani, dzień dobry, witamy przeserdecznie, słuchajcie, Szabełkowa Chałupa, dokładnie Gutka Pokój i wyczekiwana przez Was seria FIFA Ultimate Team 20. Słuchajcie, moment, na który wszyscy tak naprawdę czekacie, wszyscy aktywni gracze, kochani, dzisiaj najważniejszy dzień w całym roku, tak naprawdę myślę, ukazały się tocy z całego roku Ultimate Team. Zobaczcie, Van Dijk, Neymar, Messi, Ronaldo, De Bruyne, Lewandowski, Mbappe, Mane, Ben Yedder, Benzema, Luis Alberto, Immobile. Ulala, wracamy, Gutek. Immobile, cześć, Kudełku, witaj. Słuchajcie, jest oczywiście ranna pora, także zbieramy się pomalutku, ale nie możemy czwartku rozpocząć inaczej jak od nagród. Natomiast zobaczcie, po Immobile mamy Sancho, Kimmich, Hummels, Oblak, Alexander Arnold, przepraszam, Carvajal, Henderson i Sommer. Słuchajcie, najsłabszy z nich ma 94 overalla, czyli powiem szczerze, kochani, że to potężna przed nami dawka emocji. Natomiast słuchajcie, zanim Wam to pokażemy, przypominam, że to są całoroczni, to ci gracze uznali najwyższe uznanie w oczach, kochani, FIFA, w oczach, słuchajcie, ekspertów piłkarskich. Oni w tym roku zaprezentowali się najlepiej i teraz zobaczcie nasz skład. Co się zmieniło od nas tej naszej wizycie? Kochani, Orsic wrzucił Gutek do składu, chłop już ma pierwsze bramki, natomiast słuchajcie, no przypominam, że to jest, Guciu, chyba nawet nie witaliśmy się, także witaj serdecznie. Siema. Siema, Guteczku, słuchajcie, no zapomnieliśmy, kochani, natomiast zobaczcie, 92 rocznik, Chorwat, Orsic. No, witaj, przyjacielu z Dynamo Zagrzeb. Guciu, jak w ogóle ci się nim śmiga? Bo tak widziałem, zmiennik, że... Fajny. Ja wiem, że zmiennik, ale wchodzi i robotę robi, co? Robi. Słuchajcie, wchodził chyba za Del Piero i strzelał bramki, także tam coś podpatrzyłem jednym okiem. A z paczki z gwarantowaniem tego deluxe całego. Aha. Słuchajcie, wpadł cross. Co to za paczka była, Guciu? Stopsen Deluxe, czyli stop 5 lig. Rozumiem. Słuchajcie, dla nowych widzów informacja, nagrywamy Canon Legria HF M56. Nie mamy sprzętu do streamowania FIFA. Nie jest to nasz główny cel, kochani. Jesteśmy youtuberami wszechstronnymi. FIFA jest jedną z części naszego kanału, kochani. Rzadko gości. Nie mamy za wiele na to czasu. Jesteśmy bardzo aktywnymi piłkarzami, czyli jesteśmy cały czas albo na treningach, na sparingach, na turniejach. No, liga nam w tym roku uciekła z wiadomych, kochani, przyczyn. W każdym razie, nie słuchajcie. No właśnie, kochani, powiem tak, z ciężkim sercem pożegnaliśmy Desa i Gutek przepalił takiego grajka, słuchajcie, niesamowite. Ja bym się chyba nie zdecydował, ale to Gutka FIFA i jego, słuchajcie, pomysły na granie i tenże Militao, bardzo szybki, słuchajcie, jak na środkowego obrońcę, to jeden chyba z szybszych w FIFA tak naprawdę. Słuchajcie, no i Ramos i ten, zobaczcie, 91-90, najczęściej tacy szybcy obrońcy potrzebni są na skrzydłach, typu Piszczek potrafi zapędzić się od 16 do 16, po to, by za chwileczkę z powrotem do 16 wrócić, także nie dość, że szybcy, to w dodatku wydolnościowcy. W każdym razie, Gutku, nasz skład wygląda tak, jeszcze w międzyczasie ważna rzecz, ja nie wiem, czy mówiłem, ale pojawiła się legenda włoskiej piłki, słuchajcie, dwa słowa o nim, Gutku. Gianfranco Zola. Słuchajcie, kochani, Gianfranco Zola wpadł do naszego składu po frustracji Gutka w trakcie ataku na jak najlepszy wynik w weekendowej lidze. Zdaje się, że Richarlison nie wytrzymał ciśnienia na ławce. Sztab szkoleniowy postanowił go zwolnić, sprzedać, kochani, w trybie natychmiastowym w trakcie trwania, który to mecz był ligi, Guciu? Ale gdzieś tam piąty chyba, czy siódmy, ale słuchajcie, start był kiepski, chłop się przyciął, 4 czy 3 mecze, nie mógł nic strzelić, decyzja była natychmiastowa, wrzucamy Zolę i Zola nam robotę zrobił, pokaż jego staty. 20 meczy, 14 goli, 14 asyst. Słuchajcie, najciekawsze, że z tych 14 goli 13 albo 12 wpadło w lidze weekendowej, czyli tak naprawdę zrobił robotę i dzięki niemu wbiliśmy co? G2, czyli kochani, G2 za weekend poprzedni, czyli awansowaliśmy względem poprzedniego weekendu. Przypominam, mieliśmy Golda
3, teraz mamy Golda 2, oczywiście cały czas niezmienną chrapkę na Golda 1, natomiast no Gutku, nagrody już spadnie ich ranga, tak? No. Czyli Gold 1 już tak nie będzie smakował, słuchaj, myślę, że część, jak na tocach, natomiast myślę, że część graczy zrezygnuje z ligi weekendowej. Dobra, lecimy. Natomiast no nie przedłużając, Gutek mówi dobra, lecimy, ale zanim otworzysz, czekaj jeszcze Gutek, Kudek coś pytał, co tam Kudziu? Ach, właśnie, najważniejszej rzeczy wam nie powiedzieliśmy, kochani. Historyczny, cofnij się jeszcze na chwilę, zanim to otworzysz. Słuchajcie, jeszcze historyczny moment, zobaczcie, musicie to zobaczyć, kochani. Nie mam czasu nagrywać wam meczy, tych meczy decydujących. Nie mam wam kiedy pokazywać najważniejszych rzeczy w tym. Natomiast co ty robisz teraz, Guciu? Ja chciałem, żeby... Aha, czyli udało to są... Słuchajcie, ranga pierwsza w Division Rivals bita, ale to była liga właśnie piąta, także otworzymy za momencik paczki za tą Division Rivals, czyli na to, co zostawimy sobie, słuchaj, na deser. A teraz zobaczcie, kochani, liga czwarta za nami, z marszu właściwie tą piątą przeszedł, kochani, jest to dla nas historyczny też wyczyn. Nigdy nie napalaliśmy się o to, aby dojść do ligi pierwszej, natomiast no, mimo wszystko poziom umiejętności Gutka wrzucił go do czwartej ligi. Życzymy powodzenia, może uda się z marszu ją przelecieć, ale nie sądzę, bo tu już chyba Grajkowie będą puły wysokiej, także pewnie wielu youtuberów gdzieś oscyluje w tej lidze. A teraz już czas, kochani, czynić powinność. Zaczynamy Gutek unboxing, czyli to, na co wszyscy tak naprawdę czekamy. Ale tu już oddam Gutkowi głos, słuchajcie, natomiast Guciu, zaczynasz najpierw od jakich paczek? Nie paczek, player picków. Najważniejsze. A, czyli od najważniejsze, może na koniec zostaw najważniejsze. A nie da się? Czyli dopóki tego nie otworzysz, to nie otworzymy paczek weekendowych. A, widzicie, jaki tato burak. Nic nie wie. Przerasta mnie ta FIFA. Dobra, oddajemy Gutkowi głos. Głęboki oddech. I Guciu, czyń swoją powinność. Życzymy ci powodzenia. Oddaję ci całe swoje szczęście na ten moment. 3, 2, 1. Uwaga. Słuchajcie, no kochani, Oblak jako bramkarz, co on zrobi przy naszym Ter Stegenie? A jak to się stało, że on jest, słuchaj, Gutek, a nie Ter Stegen? Czego jego wybrali? Widocznie on jakoś tu się lepiej spisywał. Natomiast, Gutku, do kogo ci tu najbliżej? Czyżby Alex Arnold? Nie wiem. Oblaka raczej na pewno nie będę brał. No Oblak odpada, słuchajcie, dlatego że Ter Stegena nam nie wygryzie. Natomiast... Ale powiedz mi jedną rzecz, Gutek. Te karty są niewymienne, czyli to tylko przepałka albo gra do końca FIFA. Hendersona nie biorę, bo przecież... Henderson już u nas był, słuchaj, był kilkukrotnie. Ja myślę, że zostańmy przy tym Alexander Arnold. Dokładnie też bym na niego postawił. Pokaż może krótki jego staty, co tam się u niego dzieje. Zobaczcie, 92 tempa, 85 strzelania, 96 podania, 92 dryblingu, 93 obrony i 87... fizyczności. No karta fajna. Odnajdzie się u nas w składzie, Gutku? Zambrotta na PO. Kochanik, Zambrotta na PO. Może jako... Ciężko go połączyć, chyba że teraz jakiś prawy skrzydłowy fajny. Dobra. No dobra, lećmy dalej i ja się kręcę, kochani. No Gutka, podsumowanie z SHTIZ to mówi tutaj nam wszystko. Oczywiście oczekiwania są zawsze potężne, ale myślę, że te oczekiwania to bardziej dla tych eliciarzy, dla top 100. Myślę, że to tam się najczęściej sypią te... Jak zrobił top 100, to gwarantowany zysk z paczki z 11 tocami to 2,5 miliona. Ja się kręcę. Czyli kochani, no widzicie, no FIFA też potrafi nagrodzić tych, którzy poświęcają jej ogromnie dużo czasu. Natomiast przypominam, że no dla nas FIFA jest dodatkiem, kochani, także nie zamienimy priorytetów, nie zamienimy tej naszej żywej, prawdziwej piłki na FIFA, bo myślę, że słuchajcie, Gutek, gdyby to zrobił, to na pewno top 100 byłoby w jego zasięgu. Słuchajcie, no tutaj nie ma fajerwerków, nie ma szampanów, nie ma wielkiego wow, natomiast może coś właśnie z paczek jeszcze wleci, bo mamy ich 7 do otworzenia, także Guciu, czyń powinność. Są to paczki za wbicie rangi w ubiegłym tygodniu. Za tydzień będzie jeszcze lepiej, bo awansowaliśmy do ligi czwartej. Natomiast nie ma flar, nie ma, słuchajcie, afery, bo jest Ruben Alcatraz i dwóch grabarzy. Siema, graby.
Mamy, słuchajcie, dwóch grabarzy do przepałki. Tych grabarzy to już mamy ze trzy składy Gutek chyba, co? Tak naprawdę. Przypominam wam, że na kanale jest mecz grabarzami. Gutek robił challenge. Zasiano miał grabarzami wygrać i to się udało. Natomiast zapomniałem tylko, że to był w lidze jakiejś tam ogórkowej, 10, 9 czy 8. No, powtórzyłbym Gutek ten challenge w czwartej lidze, jakbyś miał ochotę. Ale to już tu się grabarzami chyba nie uda za wiele zrobić. Kochani, kilka kontraktów, druga pałeczka też w cieniu SH. Jak się pisze shit? SHIT? Yes. No to SHIT, kochani. No, nie jest to dla nas dobry dzień, jeżeli chodzi, kochani, o fanty. Chyba że teraz coś się zaświeciło. Mamy ekrany bramkarza, słuchajcie, z Albanii. No to pojechał po całości, kochani. Gdzie on w ogóle pogrywa sobie? W Lazio, Strakosza. Czy to podstawowy bramkarz Lazio, czy... No nie. Czy rezerw? Słuchajcie, no nie śledzimy tak bardzo Ligi Włoskiej w tej chwili. Oczywiście wielu tam teraz Polaków, Milik w Juventusie. Najnowsze, kochani, historie, ale... O, pięknie. Coś fioletowego, Gutek, czyli co? Nic. Czyli podtrzymujemy, kochani, nasze sitowisko. No nie ma szału. Może to i dobrze, że tego szału nie ma, bo będzie w tym momencie, kochani, jakby... Guciu, no trochę mi się śmiać chce, trochę mi przykro, trochę mi smutno, bo zawsze przed takim momentem oczekiwania są ogromne. Kudziu, jak twoje samopoczucie? I to Brazylijczyk, o proszę, SPD z Liverpoolu, Fabinho, kochani, no witaj Fabinho na pokładzie, no dobra, na bezrybiu ryba. No nie powiem, Fabinho na pewno robotę robił w naszej lidze, to kawał grajka, natomiast no, w naszej food bandzie niestety nie ma dla niego tak naprawdę, kochani, miejsca. Natomiast zostały jeszcze dwie paczki bez wielkiego entuzjazmu dzisiaj, słuchajcie. Ja natomiast przypominam wam jeszcze tylko jedną rzecz, że lecimy na obóz w tym roku 13. Poszczegóły zapraszam na Facebook. Kto z was ma ochotę, organizujemy obóz w Głuchołazach z Szabełkami, także zapraszamy was do wspólnej zabawy. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Jest szansa spędzić fajne wakacje z nami. A teraz ostatnia paczka przed wami. I panie, panowie, uwaga, co tam nam wpada? No nic. Guciu, wiesz, jeszcze jedna wiadomość. Zabierzemy na obóz naszego Xboxa Gutku z FIFą i zrobimy na obozie zawody o mistrza obozu w FIFie. Także zapraszamy was jeszcze raz serdecznie, kochani, do Wawrzkowizny. Tam będziecie mogli, poza tym, że się świetnie pobawić, potrenować, rozegrać zawody o mistrza naszego obozu w FIFA 20. Będzie oczywiście startował każdy, mamy na to tydzień. Oczywiście w wolnych chwilach pomiędzy treningami rozegramy zawody. Guciu, no jak swoje samopoczucie po tych wszystkich paczkach? Średnio. Kudełek, jak tam u ciebie? Gówniarz. To po całości poszedł. On nigdy się tu nie cenzuruje, słuchajcie, ale my też tego robić nie będziemy. Natomiast mogłeś już powiedzieć kupiaście, słuchaj, no wiesz. Jeszcze raz, Kudełku, jak twoje samopoczucie? Stwierdzące. O, no już lepiej. Kochani, no trudno, nie poszło tak jak sobie życzyliśmy, natomiast mimo wszystko, słuchajcie, nastroje nasze i tak są fajne, pozdrawiamy was serdecznie i jeszcze raz zapraszamy z nami na obóz do Głuchołaz 13 do 20 lipca. Postrzegły zapraszam, kochani, na nasz Facebook albo do ostatniego live'a, który nagrałem, opowiadając dokładnie, jak to będzie wyglądać. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. Kudziu? Narka. Słuchajcie, krótka dogrywka jeszcze do tych naszych totsów, dlatego że no nie do końca możemy się pogodzić z tym, słuchajcie, co nam wpadło, ale gdzieś tam Gutek umotywował się trochę, bo przeglądając wszystkich ulubionych youtuberów okazało się, że słuchajcie, no wszyscy zaliczyli padakę totalną. Zdaje się, że co tam Gutek, jeden ziomuś, tak? No bejot tam, ale to stop, więc...
W top 100, słuchajcie, trafił się Ronaldo, także no generalnie pucha wszędzie, myślę, że to się otworzy. Dlatego zdecydował się Gutek na jeszcze jedną akcję z Totsem. Słuchajcie, Toni Kroos, Varan. Varan to legenda naszego klubu, pokaż tego Varana. Z ogromnym smutkiem żegnamy, kochani, zobaczcie. 620 meczy, ogromny szacun, Varan. Ty tutaj... 730, no nie, no ty jesteś ziomuś FCS, totalny FC Szabek. Kochani, mało tego, mam ochotę go zabrać na nasz obóz, na nasz kamp. Przypominam, że FCS Camp od 13 lipca, jeszcze wolne miejsca, macie ochotę się z nami pobawić, zapraszamy serdecznie, a tymczasem słuchajcie, czyńmy powinność, Varan z Kroosem, kochani, idą na przepałkę. Kiedyś nie rozumiałem, na czym to polega, dzisiaj wiem, czyści tak się karty z klubu, żeby nie posiadać tam kilkaset tysięcy kart, bo przez cały okres FIFA nazbiera się tego mnóstwo, natomiast w ten sposób FIFA utylizuje karty, dając szansę na kolejną dawkę adrenaliny w postaci fajnego trafu. Czy tym razem, czy teraz, panie i panowie, dogrywka... To jest POC z pięciu lig, najlepszych, czyli tam Bundesliga, Liga i tak dalej, i tak dalej. Czyli co, Ligę, Premier League, co jeszcze, Gutek? Hiszpańska. Bundesliga hiszpańska i włoska. I tak. Kogo mamy? Francja. Na pewno z Francji mamy Totas. Ach, kochani, obrońca. To jest fajna karta. Słuchajcie, no trafiliśmy, kochani, fajną kartę. Natomiast, no Gutek, kogo pozbędziesz się? Przecież to środek obrony. Co to podziękujesz, słuchaj, Ramosowi? Czy podziękujesz, słuchaj, ziomkowi, którego przepaliłeś za Desa? No masakra. Słuchajcie, mimo wszystko myśleliśmy, że mogło coś jeszcze ciekawego wpaść, kochani. No ale 300 tysięcy za kartę, jakby nie było. Ale to nie jest karta na sprzedaż, nie? Nie. No szkoda, czyli w tym momencie mamy ziomka, albo coś zbudujemy pod niego trochę, bo wiecie, o co chodzi, rzadko kiedy ma szansę zmiennik na środkowej obronie pograć. Najczęściej to są zawodnicy, którzy grają od początku do końca meczu, czy to na żywo, czy w FIFA, także kochani, trzymać takiego zawodnika. No ale w tym momencie Ramos też, Gutek, nie jest do sprzedania, tamten ziomuś też nie jest do sprzedania, czyli słuchajcie, na trzech środkowych obrońców zagrać to tak sobie, słuchajcie, to się chyba nie uda. No nic, dobra, to była króciutka dogrywka, słuchajcie, z gwarantowanej karty Totsa, czyli mamy dzisiaj tak, w naszym składzie Tots z Włoch, Tots z Francji i skąd Tots? Skąd jeszcze był Tots, Gutek? Brazylijczyk, tak? Nie. Ale co? Jakie Totsy ci wpadły? Francuz, Włoch i Anglik. Anglik, zapomniałem, kochani, Alex Chamber, nie Chamberlain, tylko Alexander Arnold. No, stary grajek mi się przypomniał. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczyska. Cześć, Guci. Siema, siema. Cześć, Kudełku. Do zobaczenia.